Proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja. Pani marszałek, Wysoka Izbo, Jego Ekscelencja Mateusz Morawiecki powiedział, że za tym wszystkim stoi prezydent Rosji. Szanowni państwo, imperialna, neoimperialna polityka Rosji postępuje. Widzimy to bardzo dokładnie. Obserwujemy te kroki. One są rozłożone na różne takty. One są rozłożone w czasie. Ale to właśnie ten ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawcę. I ten mocodawca jest w Moskwie. Tym mocodawcą jest prezydent Putin. Pokazuje determinację realizacji tego scenariusza odbudowy Imperium Rosyjskiego. Scenariusza, któremu my, wszyscy Polacy, musimy się z całą mocą przeciwstawić. Otóż Jego Ekscelencja Władimir Putin prowadzi politykę budowy Wielkiej Rosji i wczoraj odnotował na tej drodze ogromny sukces. Białoruś już się nie wyminie, zostanie przyłączona do związku z Rosją. I to wy ten sukces zrobiliście. To wy atakowaliście Łukaszenkę, nie dając mu żadnej szansy na obronę swojej niezależności. Jedynie Donald Trump chciał pomóc Łukaszence i posłał tutaj pana Pompeo, ale Donald Trump przegrał wybory i Łukaszenka stanął w sytuacji, w której nie miał żadnego wyboru i musiał się przyłączyć do Rosji. I to wy jesteście autorami tego sukcesu. Za 2 lata na granicy rosyjskiej będzie nie 3000 uchodźców, czy koło tam, tylko będzie potężna armia rosyjska stała. I to jest wasza odpowiedzialność. Wyście to zrobili. Zamiast pomóc Łukaszence, żeście go odnębili. Dziękuję bardzo, panie pośle. Występ, zlepnie kości, Korwin grozi palcem.